Cześć moi drodzy, dzisiaj kilka słów na temat Candida. Wiadomo, że dużo osób cierpi na nią i po prostu dlatego postanowiłam powiedzieć kilka zdań właśnie na temat tego, jak sobie z tym poradzić, co można na to zażyć. W związku z tym, że Candida bardzo lubi słodkie, no to większość z nas czy z Was jest po prostu narażona na takiego rodzaju grzyba. Dodatkowo nadmiar przepisywanych antybiotyków również prowadzi do przerostu właśnie grzyba Candida w naszych jelitach i generalnie do zagrzybienia całego ustroju. Przede wszystkim chciałabym, żebyście mieli świadomość tego, że niestety Candida nie jest łatwa do pozbycia się. Trzeba tutaj rygorystycznie i dość restrykcyjnie dbać o odpowiednie odżywianie. Unikać cukrów, zarówno prostych, no to wiadomo, jak i również złożonych. No niestety mąk różnego rodzaju, nawet pełnoziarnistych, to też czasami trzeba unikać. No w owocach również potrafią się grzyby namnożyć. W sensie na fruktozie czy na glukozie, tak, która się tam znajduje w owocach. Przede wszystkim tutaj trzeba uważać na zakwaszenie organizmu, na również pozbycie się innych patogenów z jelit i z organizmu, bo tak jak wcześniej mówiłam na filmikach, nie da się usunąć kandydy, jeśli się ma pasożyty i generalnie na odwrót. One wszystkie, te patogeny, one się wszystkie jakby wspierają, współdziałają i dlatego trzeba również nie tylko wybijać kandydy, ale również inne patogeny w odpowiednim czasie. Oprócz tej diety bezcukrowej, oczywiście nabiał tutaj też odpada, wszystkie jakieś na drożdżach produkty na occie, wędzone, wszystkie generalnie produkty wysoko przetworzone musimy odstawić. Jeśli trzymamy się określony czas tej diety, właśnie nie używamy cukru, właśnie alkoholu, piwa, bo piwo na drożdżach, chleba na drożdżach, takich różnych właśnie produktów, które to zawierają, to jeśli sobie później pozwolimy, a jeszcze wydaje nam się już, że zwalczyliśmy tą kandydę, no to niestety ona powraca. Jest dosyć uporczywa. Bardzo ważną rolę odgrywają tutaj probiotyki. To jest bardzo ważne, żeby regenerować, odbudowywać, zasiedlać dobrymi bakteriami naszą florę bakteryjną, żeby właśnie nie namnażała się ta kandida, żeby nie pozwolić po prostu, żeby ten przerost jeszcze bardziej się powiększał. Kandida jest też związana ze słabą odpornością, właśnie tak jak powiedziałam, z nadużywaniem leków syntetycznych, bo one, tak jak wcześniej w filmikach też mówiłam, zabijają nasze dobre bakterie, które później trzeba czasami nawet rok, dwa lata odbudowywać. Tego nikt Wam, lekarz żaden, nie powie. Robimy lewatywy, odkwaszamy organizm, na to jest fajna na przykład sproszkowany zielony jęczmień do picia. Na pozbycie się grzybów generalnie jest bardzo dobry pałdarko, taki preparat z kory lapaczo, kwas kaprylowy, olejek oregano, ale tak jak mówię, no to trzeba brać odpowiednie dawki. Widać po człowieku, jeśli jest zagrzybiony, to widać na skórze. Dlatego tutaj nie do wszystkich ta sama dawka będzie stosowana. Zioła są bardzo pomocne w takich sytuacjach, ale również odpowiednia dieta tutaj ma, no powiedziałabym, 70% skuteczności. To jest zastosowanie odpowiedniej diety. Natomiast zioła działają wspierająco, oczywiście działają jak lek i probiotyki. Probiotyki bardzo, bardzo odpowiednie, istotne są, ale też trzeba wiedzieć, jakie wybrać. Tak jak mówię, ziołowe terapie stosować, odkwaszać się, unikać produktów zakwaszających, wysoko przetworzonych, pić przede wszystkim również dobrej jakości wodę i dużo tej wody, dlatego że detoks nie będzie się odbywał, jeśli nie mamy wody w organizmie, odpowiedniej ilości. Jeśli już to zrobicie i dalej będzie nawracać kandida, będą problemy, będą wysypki, będą
po prostu jakieś łuszczyce i tak dalej, bo to też jest związane z grzybem, no to pogrzebcie trochę w totalnej biologii. Ona nam tutaj dużo mówi o tym, skąd się mogą wziąć nasze problemy zdrowotne. I właśnie, na przykład Candida albicans według totalnej biologii to saprofityczny grzyb obecny w układzie pokarmowym. No, musi być, tak jak mówiłam, ale jeżeli jest jego ilość podwyższona, to pojawił się konflikt związany z pojęciem śmierci. Śmierć jakiejś osoby, aborcja, wyjątkowa strata i tak dalej. Też śmierć związku, na przykład z matką. I bardzo często Candida pojawia się po rozstaniu z ukochanym czy ukochaną. Dlatego zobaczcie, przeanalizujcie, co się wydarzyło, w którym momencie się pojawiła Candida, co przechodziliście w danym momencie, w danej sytuacji i może znajdziecie odpowiedź na wasze nurtujące pytania i również na odpowiedź na to, skąd się to wszystko wzięło. No to tyle na dzisiaj, moi drodzy. Życzę wam wszystkiego dobrego i do następnego razu. Hej!